Rozdzwonione telefony nas przywitały. Kilka książek na rynku, filmy w przygotowaniu, filmy czekające na premiery. Mi od razu nasunęło się pytanie na myśl, czy pan lubi to swoje tempo życia? Oczywiście, że lubię, bo gdybym nie lubił, to bym tak nie żył. Przecież jestem starym emerytem i mógłbym spokojnie nic nie robić, ale ja bardzo lubię robić to, co robię i cieszy mnie, że no, będąc tym 80+, mam jeszcze dość zajęć, dość spotkań, dość wyzwań i nie muszę się tak cofnąć w siebie, co kiedyś nastąpi, ale jeszcze nie nastąpiło. Aż tak mi się to oczywiste nie wydało, bo druga moja myśl była taka, a może pan nie umie odpoczywać? Wie pan, gdybym nie umiał odpoczywać, to bym już dawno umarł, ponieważ ja tyle pracuję, że gdybym nie umiał odpoczywać, to bym się zamęczył, ale odpoczynek tak rozumiany racjonalnie zasadza się właściwie na tym, żeby była rozmaitość. Jeżeli się zmienia rytmy, zmienia tempa, zmienia miejsca, zmienia sprawy, to nie musi to być taki odpoczynek, jaki się dzieje, kiedy się leży brzuchem do góry na plaży. Mhm. Ja oczywiście czasem bywam na plaży i czasem leżę brzuchem do góry, ale nigdy nie dłużej niż parę godzin, bo mi się to nudzi. Jedna z tych książek, o których wspomniałem, to filmy, których już nie nakręcę. Jaki był początek tego pomysłu, by właśnie taką rzecz napisać? No to jest książka covidowa, że tak powiem, bo jak przeszedł taki marazm 1,5 roku temu, przy covidzie to pomyślałem, że zostawia po sobie, no w moim wieku już się człowiek zastanawia nad tym, co zostawi, że mam bardzo wiele różnych zarzuconych projektów, czasem nawet zaawansowanych. Były takie, które już były tuż bliskie realizacji, no i przepadły, to normalne, wszystkim się to zdarza, każdy reżyser ma taki zbiór, z tym, że to są u mnie najczęściej projekty autorskie. Wobec czego po prostu zrobiło mi się tego żal, a ponieważ zdarzyło mi się to w Szwajcarii, i to nie tak dawno, miałem jakieś seminarium scenariopisarskie i przedstawiłem tam im cały szereg różnych konstrukcji dramatycznych, mówiąc oczywiście, jak się je modyfikuje, przerabia, jak się nad tym pracuje, jak się wyłapuje strukturę jakby opowiadania, anegdoty, tego zwrotu akcji. I po tym seminarium ktoś się do mnie zgłosił, czy mógłby skorzystać z jednego z przykładów. Mówię, oczywiście, to już jest domen public. Opowiadam jakąś historię z życia, możecie sobie to wziąć. I z tego powstał film, nawet dosyć dobry, który się nazywał Un nemico che ti vuole bene, czyli to był włoski film, wróg, który cię kocha. I to była moja historia, którą ja opowiadałem jako ćwiczenie i okazała się przydatna dla czyjegoś filmu. Mimo, że w oryginale zdarzyła się w Gruzji, a w filmie to była Kalabria, no więc kompletnie inny świat, a jednak ta sama konstrukcja. No i pomyślałem, to może trochę tych moich innych projektów, które gdzieś leżą, może się też komuś przydadzą. To niechaj to będzie. I to wszystko znajdziemy w książce? Tak, proszę bardzo, książka jest do wykorzystania, bo napisałem już, że to są filmy, których ja jeszcze kilka rzeczy chciałem zrobić, ale są te, których już na pewno nie zrobię. Mhm. A na tej krótkiej, długiej, nie wiem jaka ta lista jest, właśnie tych filmów, które w książce to ich nie będzie, bo to są moje małe marzenia. To taki najbliższy plan? Ja mam taki projekt złożony w telewizji, który byłby próbą zrobienia takiego trudnego i ambitnego miniserialu. Ponieważ ludzie dzisiaj polubili tą odcinkowość, no to pomyślałem, jak z tego skorzystać. No tak, żeby to było twórcze i żeby to było niebanalne. Taki film, który gra z czasem, dzieje się w różnych epokach i będzie adresowany do tej tak zwanej trudniejszej publiczności, która też no, powinna być objęta usługą telewizji publicznej. Czy mi się uda, to w tej chwili jest, jak to mówią, procedowane.